Minęła godzina 12. Zapraszam na program Prosto z Parkietu. Moim Państwa gościem będzie Łukasz Tarnawa, główny ekonomista Banku Ochrony Środowiska, który wraz z Aleksandrą Świątkowską w ubiegłym roku zwyciężyli w konkursie prognoz krótkoterminowych, makroekonomicznych prognoz krótkoterminowych Parkietu. I było to ich drugie zwycięstwo z rzędu. W konkursie Parkietu to jeszcze taka sytuacja wcześniej się nie zdarzyła. A jej wymowę potęguje jeszcze fakt, że zespół Łukasza Tarnawy zwyciężył, był na podium w tym konkursie także w 2016 roku, wtedy zajął drugie miejsce. Krótko mówiąc, mamy dzisiaj w studio najlepszego analityka makroekonomicznego w Polsce w ostatnich latach i nie będzie pewnie zagadką, jeśli powiem, że porozmawiamy o tym, co czeka polską gospodarkę. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Łukaszu. Zacznijmy od bieżących danych. W styczniu, trzeci miesiąc z rzędu, poniżej 50 punktów znalazł się wskaźnik PMI. Ten odczyt oznacza, że teoretycznie w ujęciu miesiąc do miesiąca aktywność w sektorze przemysłowym spada. I choć on troszeczkę wzrósł względem grudnia, to szczegóły tej ankiety, na której PMI bazuje, są dosyć niepokojące. Czy to, co się dzieje w sektorze przemysłowym, to jest jakieś preludium albo jakaś zapowiedź tego, co czeka całą polską gospodarkę? Bez wątpienia indeks PMI jest istotny z punktu widzenia przewidywania zmian w koniunkturze. Natomiast on zdecydowanie większą wagę przypisujemy temu indeksowi w przypadku choćby gospodarek strefy euro, bo tam próba ankietowanych przedsiębiorstw jest większa. W naszym przypadku jest to nie tak liczna grupa ankietowanych przedsiębiorstw, więc możemy powiedzieć tak, PMI nieźle się sprawdza w przewidywaniu czy sygnalizowaniu końca czy początku pewnego szczytu bądź doliny w koniunkturze, natomiast należy ostrożnie podchodzić do jego odczytu w interpretowaniu takim standardowym tego indeksu w przypadku gospodarek rozwiniętych, kiedy mówi się, że poniżej 50 punktów, to wskazuje ten indeks na, można powiedzieć, kolokwialne zwijanie się gospodarki, recesję, czyli na tak. swego rodzaju recesję. Tak, indeks wskazuje to, co spodziewaliśmy się od jakiegoś czasu, to znaczy, że w kontekście trudniejszym, makroekonomicznym, zewnętrznym, globalnym, zarówno na rynkach wschodzących, jak i w naszym bezpośrednim otoczeniu w Chinach, w naszym bezpośrednim otoczeniu w strefie euro, koniunktura będzie spowalniała. I jeżeli tak będziemy interpretować ten wskaźnik, to w pełni zgoda. Natomiast nie sądzę, żeby na podstawie tego wskaźnika można było przewidywać, że przed nami w bazowym scenariuszu gwałtowne spowolnienie gospodarki, na co by wskazywało skala spadku w ostatnich miesiącach. W czwartek Główny Urząd Statystyczny podał wstępny szacunek, według którego produkt krajowy brutto polski powiększył się w 2018 roku o 5,1%. To jak głębokie właśnie w tych kategoriach PKB będzie to spowolnienie w Polsce? No więc możemy powiedzieć tak, bo mamy tą specyficzną sytuację za każdym razem na początku roku, że wcześniej poznajemy dane zagregowane za cały rok, nie znając jeszcze danych za czwarty kwartał i dlatego te dane tak naprawdę najistotniejsze są z punktu widzenia tego, co się działo w czwartym kwartale, a te dane poznamy dopiero za parę tygodni. Możemy powiedzieć tak, że z dużym prawdopodobieństwem, jeżeli nie będzie żadnej korekty za poprzednie kwartały w wyliczeniach GUS-u, to przewidywane już od jakiegoś czasu spowolnienie tempa wzrostu poniżej 5%, a przypomnijmy, te 5% notowaliśmy przez 5 poprzednich kwartałów, tak. Czyli między czwartym kwartałem 2017 a trzecim kwartałem 2018, to możemy powiedzieć tak, że w czwartym kwartale już z dużym prawdopodobieństwem tempo wzrostu naszej gospodarki ukształtowało się poniżej 5%, że najprawdopodobniej z tych rachunków wynika, że już wyraźnie osłabła
zarówno konsumpcja prywatna, która zaskakiwała Inplus przez ostatni szereg kwartałów, jak i nieco osłabły inwestycje, ale to jest spodziewane, tu prawdopodobnie oddziaływały inwestycje samorządów. Natomiast generalnie możemy powiedzieć tak, no mało prawdopodobne jest, bardzo mało prawdopodobne jest, że tak silna koniunktura, jaką obserwowaliśmy w 2018 roku, będzie kontynuowana w kolejnych kwartałach 2019 roku. Oczekujemy, że ten trend obniżania się stopniowego tempa wzrostu gospodarczego w najbliższych kwartałach będzie postępował, że w pierwszym kwartale spowolnimy w okolice 4,5%, a na koniec roku będzie to w granicach 3,5%. Czyli to będzie takie stopniowe schodzenie, że każdy kolejny kwartał będzie coraz gorszy. Pytam o to dlatego, bo część ekonomistów stawia taką tezę, że pierwszy kwartał będzie takim cyklicznym dołkiem, że jakby, a potem już się zacznie sytuacja poprawiać. No to nie jest pański scenariusz. Nie wydaje mi się. Sądzimy, że tu jednak, tak jak powiedziałem, będzie to stopniowe słabnięcie gospodarki. Należy podkreślić, że 2017, druga połowa roku i 2018 to były rewelacyjne warunki z punktu widzenia naszej gospodarki, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Czyli kumulacja czynników pozytywnych na zewnątrz, na przełomie 2017 i 2018 roku, świetna koniunktura gospodarcza w strefie euro, solidne zamówienia na eksport. Temu towarzyszyły bardzo dobre dochody gospodarstw domowych, niska inflacja w Polsce stymulowała blisko 5% wzrost konsumpcji prywatnej, a następnie także solidne inwestycje w 2018 roku stymulowane w dużej mierze przez samorządy terytorialne ze względu na wybory. I to słabnięcie gospodarki strefy euro, które obserwujemy już dobrze od połowy 2018 roku, które praktycznie na nas negatywnie nie wpływało przez ostatnie kwartały, ono z opóźnieniem się będzie uwidaczniało w naszej koniunkturze. Zarówno poprzez słabsze zamówienia eksportowe, które będą negatywnie wpływały na skłonność przedsiębiorstw do zatrudniania, jak i też trudno w takich warunkach oczekiwać przyspieszenia inwestycji w gospodarce, inwestycji przedsiębiorstw. To, na co możemy liczyć, to solidny wzrost z kompozycją, o której zapewne jeszcze dzisiaj powiemy, bo tam są te niuanse istotne. Natomiast generalnie jakkolwiek oczekujemy tego, że faktycznie w strefie euro początek tego roku, a tak naprawdę przełom 2018-2019 roku, to najprawdopodobniej był ten najsłabszy punkt w tamtejszej koniunkturze, to poprzez przesunięcie czasowe tych efektów w naszym przypadku raczej spodziewamy się tego, że ta koniunktura będzie stopniowo słabła. Raczej mało jest prawdopodobne, żebyśmy bardzo silnie tąpnęli z początkiem tego roku i odrabiali te straty. Poza tym jest jeszcze jeden element. Konsumpcja była naprawdę bardzo, bardzo mocna w ostatnich kwartałach i ona powinna wracać do jakiegoś długookresowego terminu, choćby ze względu na to, że powinniśmy zacząć odbudowywać oszczędności gospodarstw domowych. Właśnie chciałem o to zapytać, bo z tych danych GUS dotyczących 2018 roku, tak jak wspomniałem, można oszacować, że w czwartym kwartale zwolniła konsumpcja. I część ekonomistów szacuje, że ona zwolniła nawet poniżej 4% rok do roku, 3,9%, symbolicznie poniżej 4%. W każdym razie chodzi mi o to, że takie hamowanie konsumpcji, chociaż było przewidywane, to raczej było przewidywane dopiero na drugą połowę tego roku. Czy to nie przekracza tego scenariusza łagodnego hamowania gospodarki? Czy to nie znaczy, że to hamowanie będzie gwałtowniejsze, niż się dotąd wydawało? Nie sądzę. Wydaje mi się, że według naszych szacunków wciąż te fundamentalne motory ożywienia konsumpcji
trwają i są kontynuowane, no bo dynamika płac jest bardzo solidna. Ona jest wyzwaniem oczywiście dla sektora przedsiębiorstw, dla strony kosztowej, dla wyników finansowych, dla marż. To jest wyzwanie dla przedsiębiorstw, ale z drugiej strony dla gospodarstw domowych jest to wciąż czynnik, który na pewno będzie wspierał konsumpcję prywatną. Mamy do czynienia z niską inflacją, efekt oddalenia w czasie podwyżek cen energii elektrycznej będzie wpływał przynajmniej w pierwszej połowie roku na niski wskaźnik inflacji i to będzie wspierało realne dochody gospodarstw domowych. No i póki co nie mamy zwiastunów, jeżeli przeanalizujemy sobie ubiegłotygodniowe badania koniunktury przedsiębiorstw wykonane przez Narodowy Bank Polski, kwartalne badania, to tam wciąż przedsiębiorstwa sygnalizują skłonność do zatrudnienia, skłonność do inwestowania, wskazują na sporą presję płacową, czyli z punktu widzenia nasilającą się presję płacową. No właśnie, czyli nie możemy być spokojni, jeśli chodzi o sytuację finansową przedsiębiorstw w tym kontekście. To jest największe wyzwanie tej kombinacji czynników, które w tej chwili mamy. Zewnętrznego osłabienia popytu, a jednocześnie silnego rynku pracy, który stwarza wyzwania dla przedsiębiorstw, ale raczej z tego punktu widzenia należy być to, co sfera, która jest względnie spokojna, to jest konsumpcja prywatna. Oczywiście, myśmy, zgadzam się w pełni, myśmy od dłuższego czasu przewidywali to, że utrzymanie blisko 5-procentowego, ponad 4,5-procentowego tempa wzrostu konsumpcji będzie trudne do utrzymania, ale właśnie interpretowalibyśmy raczej ten wynik ostatni jako zbieganie do bardziej realnych wartości w okolicach 4%, ale jednocześnie nie widzimy, ja nie widzę przesłanek do tego, żeby z kolei uważać, że są podstawy ku temu, by pracownicy, gospodarstwa domowe nagle popadły w jakieś bardzo złe nastroje silnie ograniczyły konsumpcję. Raczej to powinno naszym zdaniem kształtować się w okolicach bliskich 4%, co jest wciąż bardzo solidnym czynnikiem stabilizującym koniunkturę krajową. Tu ciekawy jest ten wątek z rynku pracy, ponieważ jak się tak połączy szczegóły dzisiejszego PMI, szczegóły europejskiego wskaźnika nastrojów, tam też jest ankietowe badanie wśród firm, no i tych ankietowych badań NBP wśród firm, to one się składają na taki obraz, że firmy nie widzą szczególnie bariery popytu, znaczy niewiele firm się skarży na to, że dla nich popyt jest nagle problemem, natomiast bardzo dużo firm się skarży na to i coraz więcej, że problemem jest dla nich niedobór pracowników. I teraz pytanie jest takie, czy to świadczy o tym, że popyt na pracę jest duży, silny ciągle? Czy to oznacza, że nagle się nasilił problem z podażą pracy, na przykład, że w związku z zahamowaniem napływu Ukraińców? Czy ja rozumiem, że jedno i druga interpretacja ma taki sam efekt, że wzrost płac przyspieszy, ale wydaje mi się, że zdiagnozowanie przyczyn tego zjawiska jest jednak ważne. Czy wydaje mi się, że raczej bardziej spójne z tym, co widzimy w otoczeniu polskiej gospodarki, jest to, że te czynniki podażowe oddziałują mocniej. Bo czynniki popytowe w kontekście tego, że firmy otrzymują z zewnątrz sygnały dotyczące ograniczenia zamówień. Raczej wydaje się, że trudno oczekiwać, by tutaj nastąpiło jakieś skokowe zwiększenie popytu na pracowników. Popyt jest, bo gospodarka rośnie solidnie i on jest zgłaszany z kwartału na kwartał. Natomiast to, co się może zmieniać, no to ta pula dostępnych pracowników powoli się wyczerpuje. Demografia jest nieubłagana, te strukturalne problemy naszego rynku pracy stanowią wyzwanie. Oczywiście trudno nam powiedzieć z miesiąca na miesiąc, jak kształtuje się sytuacja w kontekście migracji, bo nie mamy takich danych. Wydaje się, że jesteśmy w takim momencie, w którym jeszcze przedsiębiorstwa trochę działają w starym świecie dość mocnego popytu, jeszcze nie przekładają tych sygnałów słabszego popytu zewnętrznego na popyt na pracę, a jednocześnie zaczyna doskwierać przy tym zastosowaniu
wypisaniu dużej liczby osób, które nie pracowały w minionych kwartałach, że powoli ta granica aktywizacji, przynajmniej tych dostępnych na rynku się wyczerpuje i potrzebne są, gdyby ten popyt się utrzymywał, on się będzie utrzymywał, choć pewnie w warunkach nieco bardziej zrównoważonej sytuacji, jeśli chodzi o rynek pracy, jak i koniunkturę, no to tu potrzebne będą działania aktywizujące. No, mamy wciąż jeszcze zasób osób starszych, które mogłyby być aktywizowane. Nawet mężczyzn z wieku ponad 40 lat. Kobiety, są jeszcze rezerwuary siły roboczej, w których w przypadku porównań z krajami Europy Zachodniej, a już nie mówiąc o Europie Północnej, krajach skandynawskich, mamy możliwość aktywizowania tych osób, natomiast no, tu potrzebne są różnego rodzaju działania edukacyjne, stymulujące zachęty do powrotu, organizacja możliwości wychowania choćby dzieci, opieki. Przede wszystkim wzrost płac. Zapewne, tak. Zasadzie, bo nie chcę Pan przez to powiedzieć, że w związku z tym, że ta podaż pracy jeszcze gdzieś tam jest ukryta, albo ma potencjał do wzrostu, to znaczy, że ten scenariusz przyspieszenia wzrostu płac nie jest, powiedzmy, najprzesądzony. Znaczy, moim zdaniem raczej bardziej prawdopodobny jest scenariusz utrzymania wysokiej dynamiki płac. Jakiejś stabilizacji na wysokim Trudno poziomie. Mi jest sobie wyobrazić, że jeżeli przeszliśmy przez miniony rok przy tak dużym popycie na pracę, przy tak korzystnej koniunkturze wewnętrznej, jeśli przeszliśmy ten okres około 7% dynamiką płac w gospodarce na poziomie nominalnym, żeby w warunkach tych mniej sprzyjających warunków popytowych, jeśli chodzi o koniunkturę zewnętrzną i także zapewne wewnętrzną, czego się spodziewamy, żeby tutaj ten popyt na pracę był na tyle silny, że przy słabnącej podaży pracy, żeby ta dynamika przyspieszyła. To mi się wydaje mniej prawdopodobne. Raczej w naszym bazowym scenariuszu przewidujemy, że to będzie stabilizacja, ale na wysokim poziomie tej dynamiki, czyli w okolicach 7% nadal, czyli realnie około 5%. Jeszcze trzy wątki chciałbym omówić. W zeszłym roku, chociaż konsumpcja już trochę przyhamowała względem 2017 roku, to wzrost PKB przyspieszył. Stało się tak za sprawą tego, że przyspieszył wzrost inwestycji. Na ile prawdopodobny jest scenariusz, że w tym roku też tak będzie? Że znowu inwestycje zaskoczą im plus? Znowu, jakbym miał ważyć ryzyka w naszym bazowym scenariuszu, to raczej będziemy zadowoleni, jeśli spełni się nasza prognoza, choć ona naszym zdaniem jest ugruntowana dobrze w analizach, że utrzymamy te ponad 7% nakładów brutto na środki trwałe w gospodarce łącznie. Jak tutaj mogą działać poszczególne składowe? Na pewno popyt inwestycyjny samorządów osłabnie. Z 80% dynamiki w minionym roku zapewne to będzie zero bądź nawet słabsza dynamika. Natomiast w to miejsce powinny wejść już widoczne, silniejsze inwestycje podmiotów, przedsiębiorstw, ale spółek Skarbu Państwa. Tutaj mieliśmy zapaść w latach w 2016 roku w obszarze energetyki, różnego rodzaju innych sferach. I obserwujemy odbicie inwestycji w tym zakresie i ona, naszym zdaniem, to odbicie będzie kontynuowane. Jest sporo wyzwań związanych choćby właśnie z energetyką, z sieciami przeciwsłowymi, z ochroną środowiska i w tym zakresie można się liczyć z tym, szczególnie, że środki unijne nadal będą wspierały inwestycje, że w tym obszarze to będzie solidna noga ożywienia inwestycyjnego czy stabilizacji dynamiki inwestycji w bieżącym roku. Drugim obszarem, tak jak osłabły inwestycje samorządów, tak zapewne solidne będą inwestycje centralne, majątkowe. No tak, wiadomo, znowu na cykl półmetku, tak naprawdę. To jest to, plus cykl wyborczy, mobilizacja przed wyborami na pewno będzie pomagała. Jeżeli tylko koniunktura globalna nas nie zaskoczy negatywnie, ona już jest słaba, już wiemy, że te wyniki są słabe z końca roku i z początku tego roku, ale ona zgodnie z bazowym scenariuszem zacznie stopniowo odbijać, to także inwestycje prywatne powinny
być solidne. Ja nie sądzę, żeby przy słabszej koniunkturze zewnętrznej czekał nas mega niespodzianka in plus po stronie inwestycji stricte prywatnych, ale inwestycje odtworzeniowe przy wysokim wykorzystywaniu środków mocy wytwórczych, przy napływie środków unijnych, przy tym, że potrzebne są inwestycje zastępujące niejako czynnik pracy, to powinno, będziemy zadowoleni, jeżeli to będzie solidnie rosło. No i jedno słowo, dlaczego tak naprawdę uważamy, że w koniunkturze europejskiej ten dołek powinien był nastąpić pod koniec roku albo na początku tego roku? No wydaje nam się, że w tym okresie nastąpiła akumulacja negatywnych czynników dla choćby koniunktury w Niemczech, w innych gospodarkach strefy euro, wynikających z tego, że mieliśmy przestoje w motoryzacji. Tam motoryzacja bardzo ciągnęła negatywnie zamówienia, sytuację ze względu na czynniki związane z wprowadzeniem nowych norm emisji spalin i niezdążenie przemysłu ze sprostaniem tym normom. Wydaje się, że jeżeli ten czynnik przestanie oddziaływać negatywnie stopniowo, jeżeli udałoby się zmniejszyć niepewność związaną z protekcjonizmem międzynarodowym w relacjach handlowym, w relacjach Stanów Zjednoczone-Chiny, jeżeli udałoby się jakąś formę porozumienia zawrzeć, jeżeli nie doszłoby do Brexitu bez umowy na twardych warunkach pod koniec marca tego roku, to te czynniki powinny nieco skutkować tym, że nastroje przedsiębiorstw powinny się poprawić i solidne motory wewnętrzne wzrostu, rynek pracy, konsumpcja prywatna, ale także inwestycje, pewne poluzowanie polityki fiskalnej w strefie euro powinny nadać nieco wyższego tempa gospodarce strefy euro, czyli my nadal przewidujemy, że ten przełom roku, mimo tych słabych danych z końca minionego roku, z początku tego roku w strefie euro, to był ten najsłabszy okres i on będzie stopniowo, ta dynamika się poprawiała, choć trudno oczekiwać i dlatego nie oczekujemy tych mocnych inwestycji, by ona powróciła do dwuprocentowego tempa wzrostu z roku 2017. Wspomniał Pan o konsekwencjach wyborów parlamentarnych w Polsce, że one mogą pobudzić trochę inwestycje publiczne, ale one mogą też mieć inne efekty. Znaczy, sporo się mówi o tym, że będą jakieś bodźce fiskalne skierowane do gospodarstw domowych, jakieś kolejne świadczenia, być może jakieś zapowiedzi obniżki kwoty wolnej od podatku. A z drugiej strony jest przecież takie ryzyko, że niepewność ta polityczna będzie paraliżowała inwestycje spółek Skarbu Państwa, o których Pan powiedział. To jakie będzie Pańskim zdaniem bilans tych czynników, tych zagrożeń wynikających z roku wyborczego? Oczywiście faktycznie możemy mówić o skłonności naturalnej rządzących do tego, żeby pomóc koniunkturze w okresie wyborczym i to obserwujemy, ten cykl wyborczy jest opisany dobrze w literaturze i w badaniach i on jest widoczny. Więc jeśli chodzi o konsumpcję, no to faktycznie jest taka pokusa, ale póki co te sygnały, które płyną, wskazują na pewne elementy, ale nie mamy jakichś konkretnych działań, choćby w zakresie podatkowym na stole. Są wiele opcji różnego rodzaju, więc im dłużej ten czas będzie upływał do momentu, w którym coś się może pojawić, tym krótszy moment stymulacji realnej gospodarki, choć na nastroje społeczne może to wpływać pozytywnie, czyli raczej stabilizujący efekt. Ja myślę też, że rządzący mają świadomość tego, że jakby trzeba znaleźć jakiś miks odpowiedni, to znaczy efektywnie wspierający nastroje, ale nie obciążający budżetu, a zatem jeżeli realne pieniądze nie będą znaczące, no to trudno oczekiwać, żeby to był czynnik bardzo stymulujący konsumpcję, raczej stabilizujący. W przypadku inwestycji wydaje mi się, że z doświadczeń lat minionych zmian władzy, raczej inwestycje spółek Skarbu Państwa, jeżeli spowalniają ze względu na niepewność polityczną, to po zmianie rządu. Natomiast w okresie przedwyborczym
wyborczym, w okresie roku wyborczego takich tendencji nie widać. Czyli nie wydaje mi się, żeby z tego tytułu w przypadku spółek Skarbu Państwa ten czynnik był realnie negatywny. Ostatni wątek. Przełożenie tego wszystkiego, o czym mówimy, na rynek finansowy. Ciekawostką w ostatnich miesiącach była nadzwyczajna stabilność złotego. Ta para euro, złoty to praktycznie się nie tak zmienia, nie zmieniał ten kurs. Teraz trochę się poruszył i to akurat złoty się umocnił. Co też trochę kontrastuje z tymi sygnałami spowolnienia w gospodarce. Czego można tu oczekiwać? No, to, że umocniliśmy się w przypadku złotego, to jest ewidentnie efektem globalnym, czyli bardzo łagodnego przesłania w Fedu w ostatnią środę, wygaszenia oczekiwań na podwyżki stóp procentowych, to zawsze pozytywnie działa na rynki wschodzące i trochę ciążyło nam dotychczas, bo obawy o bardziej restrykcyjną politykę nie dotykały nas bardzo, dotykały inne gospodarki mocniej. Myśmy troszeczkę dostawali rykoszetem, ale bardzo nieznacznie, tak jak pan redaktor wspomniał. Więc raczej możemy spodziewać się wachlowania i trendu bocznego w przypadku kursu złotego w relacji złoty-euro. Naszym zdaniem przedział 4,25-4,35 jest najbardziej prawdopodobny. Z jednej strony wciąż te wyzwania globalne, protekcjonizm, ewentualnie Brexit, ryzyka dotyczące rynków wschodzących. Z drugiej strony solidna, i to mogłoby działać w kierunku osłabienia złotego, ale z drugiej strony solidna równowaga wewnętrzna, deficyt na rachunku obrotów bieżących, sytuacja fiskalna. Wciąż niezły wzrost gospodarczy. Przewidywalne stopy procentowe. Tak jest, to powinno z kolei mitygować, ograniczać silniejszą skalę osłabienia, czyli w przypadku tej pary raczej stabilnie, pewnie większa zmienność, jak to obserwowaliśmy w minionym roku w przypadku złoty w relacji dolara. Tutaj działają te czynniki związane z polityką monetarną, z oczekiwaniami, kiedy Europejski Bank Centralny może zacznie podwyżki i tak dalej, i tak dalej. Z kolei w przypadku franka wahania, awersji do ryzyka i obaw przed inwestorów przed jakimiś scenariuszami ryzyka. To wszystko zapewne będzie się składało w trend boczny z pewnymi większymi wahaniami w przypadku euro-dolara, w przypadku dolara i franka i stabilniej w przypadku relacji złotego do euro. Dziękuję serdecznie. Przypominam Państwu, że naszym gościem był Łukasz Tarnawa, główny ekonomista Banku Ochrony Środowiska, zwycięzca konkursu Parkietu dotyczącego prognoz makroekonomicznych w 2018 roku.